Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie panie, witam wszystkie osoby, które pojawiły się na sierpniowym spotkaniu na dzisiejszym webinarze. Mamy 8 sierpnia 2021 rok i witam cię bardzo serdecznie na wykładzie o świadomości. Z przewrotnym pytaniem, czy świadomość może być sensem naszego życia? Przekonamy się o tym dziś, przyjrzymy się. Każda z nas będzie miała tą możliwość, aby przejrzeć się w tym dzisiejszym spotkaniu, w tej wiedzy i odpowiedzieć sobie samej na to pytanie. Co jest tym sensem życia? Dlaczego ja ciągle o tym mówię? Dlaczego tak często mówię, że świadomość jest wszystkim. Dzisiaj oczywiście będzie bardzo, bardzo dużo, także zapraszam do takiej ogromnej uważności. Dla tych wszystkich pań, które mnie jeszcze nie znają, które są być może po raz pierwszy, przedstawię się krótko. Nazywam się Wioletta Karys i prowadzę Akademię Psychobiologii Zdrowia. W swojej pracy, w akademii, podczas sesji pomagam kobietom, pomagam im poznawać siebie, odkrywać siebie, również te osobiste dary i te unikalne zasoby, które one mają, bo my wszystkie to mamy i to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że trzeba to odkryć. I nów oczywiście sprzyja temu i też będę dzisiaj o tym mówiła. Witam cię serdecznie w moim domu. Witam wszystkie wiedźminki, wszystkie kobiety, dla których życie w zgodzie z naturą ma sens, jest ważne i z każdym dniem staje się coraz ważniejsze. Zapraszam więc na kobiece spotkanie, bo jest to spotkanie dla kobiet, z nowiem na nowiu, w bardzo mocnej dacie, w wibracjach szamańskich, ponieważ mamy dziś dwie ósemki, to jest 8 sierpnia i nie tylko, bo jest to również Lwia Brama. Dlatego tytuł naszego spotkania dzisiejszego to jest hashtag Lwia Brama, hashtag nowy początek, hashtag nowe rozdanie. I to takie bardzo, bardzo mocne. I myślę sobie, że nie tylko ja jedna odczuwam bardzo mocno w ciągu całego tego tygodnia wibracje, takie, które do nas docierają, kosmiczne i bardzo mocne, bardzo potrzebne nam do naszego własnego rozwoju. Myślę, że jest nas więcej. To spotkanie dziś jest wcześniej o godzinie 12, właśnie dlatego, żeby każda z nas miała jeszcze cały dzień, aby wdrożyć te wszystkie istotne rzeczy, które przypisane są do dnia dzisiejszego. Dzisiejszy nów zacznie się o godzinie 15:49 i to będzie oznaczało, że jest to taki właściwy moment. Właściwie taka pieczęć, która pomaga nam otworzyć się na nową świadomość siebie, czyli zainicjować nowy początek. I ten nowy początek inicjujemy przez kolejne 28 księżycowych dni. I przez te dni będzie manifestowało się to spełnieniem. Czyli wchodzimy zresztą jak co miesiąc w pewien taki cykl. Ja już mówiłam o tym miesiąc temu i miesiąc temu, 10 lipca, obiecałam paniom to spotkanie. Mówiłam wówczas, że spotkamy się za miesiąc, w sierpniu, podczas nowiu i zobaczymy, co się zmieniło. Bo zakładam, że te moje spotkania z wami nie są tylko po to, abyśmy się po prostu spotykały i później rozeszły, ale są również do takiej głębokiej wewnętrznej pracy, którą każda z nas ma zrobić. Więc oczywiście warto zajrzeć również do tamtego nagrania, ponieważ ja pewnych rzeczy nie będę powtarzała. Te wszystkie takie oczywiste, które są związane z nowiem, powiedziałam miesiąc temu, a dziś będę uzupełniała o to, co dla tego obecnego nowiu sierpniowego jest najważniejsze. Dlatego taka prośba do nas wszystkich, abyś ty dziś wyjątkowo zaopiekowała się sobą, czyli zanurz się w sobie, zadbaj
o swoją przestrzeń, zarówno tę wewnętrzną, jak i tę przestrzeń taką wokół siebie. O tym też dalej będę mówiła. Na początku oczywiście wspomnę dla tych wszystkich osób, które są z nami, ale które na przykład będą musiały wcześniej wyjść z webinaru, że to spotkanie nagrywam. Czyli jeśli zapisałaś się na dziś, to dostaniesz to nagranie w mailu. Ono do ciebie przyjdzie. Więc dzisiejsze wyzwanie jest takie, abyśmy się sobą zaopiekowały, zwróciły bardzo mocno uwagę. To dzieje się już cały ten obecny tydzień, natomiast dziś jest taki dość ważny moment, o którym zaraz będę mówiła więcej. W gabinecie czy na warsztatach zalecam zawsze taką pracę i dziś również o niej powiem. Zadaj sobie dwa pytania. Zawsze zadajemy takie dwa pytania i kiedy robimy notatki, to pytanie nam będzie pracowało. Dwa pytania są niezmienne do naszego rozwoju i brzmią w sposób następujący. Pierwsze pytanie, czego najbardziej nie chcesz w swoim życiu? Czego chcesz się pozbyć? Co ci najbardziej przeszkadza? Z jakiego powodu czujesz się nieszczęśliwa? Co to jest? I to jest takie pierwsze pytanie, to jest pytanie jak kamień węgielny, bo ono nam pokazuje to, z czym nie jest nam po drodze. I takie drugie pytanie, które zawsze zadaję na początku takich naszych spotkań, brzmi w sposób następujący. Czego najbardziej chcesz? Czego pragniesz? Za czym tęsknisz najmocniej w swoim życiu? Czego ci najbardziej brakuje? Co byś chciała zaprosić do swojego życia? Co to jest? I zawsze pracuję na tych dwóch pytaniach. Dlatego tak często o tym przypominam. Bo kiedy jesteś w przejściu, kiedy jest jakiś ważny czas w Twoim życiu, albo zwyczajnie, kiedy kończysz dzień i zaczynasz nowy, zadaj sobie te dwa pytania. Bo one są kluczowe, są bardzo ważne. Dlatego też dziś o nich przypominam. Bo my zbyt rzadko pytamy siebie. To pokazuje, że nie jesteśmy w kontakcie tak często, jak powinnyśmy być. Wspomniałam, że towarzyszę kobietom w zmianie. Mogę powiedzieć skromnie, że moją misją jest szerzenie nowej świadomości, która wspiera kobiety w ich osobistej zmianie. I właśnie tą wiedzą dzielę się z kobietami. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że świadomość siebie pozwala każdej kobiecie odzyskać takie mocne miejsce w jej nurcie życia. Prócz tego oczywiście świadomość siebie uzdrawia i zmienia wszystko. I czasami ten termin, kiedy spotykamy my się z tym pierwszy raz, to jest dla nas taki niezrozumiały i taki odległy. Czasami osoby mówią, że jest taki filozoficzny, że świadomość zmienia wszystko, ale właściwie co, ale właściwie dlaczego. To pokazuje, że do tych osób ta świadomość siebie nie dotarła jeszcze. Dociera małymi krokami, bo kiedy dociera do nas bardziej i my czujemy ją w sobie, czujemy jak stajemy się świadomością, wówczas odpowiedź na to pytanie staje się taka bardzo prosta i oczywista, że świadomość siebie właściwie wpływa na całe nasze życie, wpływa na wszystko, bardzo głęboko, wielowymiarowo. Ale oczywiście idziemy do tego krok po kroku. O świadomości, która jest sensem życia, pisali i mówili inni, dużo wcześniej przede mną. Ja zazwyczaj wspominam takie nazwiska jak James Allen, Saint-Germain, Don Miguel Ruiz, Eckhart Tolle. I te dwa nazwiska to są oczywiście te nazwiska współczesne. Te wcześniejsze są mi bardzo bliskie, natomiast one są w tej przestrzeni świadomości gdzieś wcześniej. Tak? Co nie znaczy, że ciągle ich nie ma. Są oczywiście razem z nami. Bo kiedy wchodzi wielowymiarowość, to nie możemy już mówić o tym, że ktoś ze swoją świadomością, kto nas uczył tego, był i już go nie ma. Na pewnym etapie
te osoby po prostu są, bo to, co one dały, to, czego nas nauczyły, to jest żywe. Słowo jest żywe i ja właśnie słowa za to kocham, że one są żywe. Dlatego psychobiologia jest taką moją wielką pasją i nowa świadomość również. Więc można by sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego ja czuję się w ogóle uprawniona do takiej drogi. Więc ja już Tobie odpowiadam. Czuję się uprawniona, ponieważ przeszłam spory kawałek tej drogi, ciągle jestem na tej drodze i mam nadzieję, że będzie mi dane jeszcze długo iść tą drogą. Uczyłam się oczywiście po drodze w moim życiu uważności, uczę się jej cały czas i wiele z tych lekcji były bardzo trudne. Natomiast było coś, co mnie zawsze wspierało w moim życiu, na mojej drodze i to była moja dusza. To była moja dusza, która uparła się, bo ona wiedziała, że ja dam radę na swojej drodze. I Twoja dusza też to wie o Tobie. Też wie, że Ty dasz radę. Czasami cierpliwie czeka, aż podejmiesz to wyzwanie, tak? Aż zwrócisz się do niej i poprosisz ją o pomoc, czyli poprosisz ją o towarzyszenie w tej drodze. I warto. Ja mogę jakby zaświadczyć, że warto. Ja to nazywam śpiewem duszy. To mnie zawsze wspierało, to mnie zawsze inspirowało, nawet jak nie nadawałam jeszcze takiej nazwy jak obecnie temu. I czuję, że mnie nadal wspiera. Śpiew duszy to jest inaczej sens naszego życia. Ale nie tylko, bo jest to też prezent od Stwórcy. Czyli możemy powiedzieć, że to jest pierwotne źródło. A pamięć tego źródła mamy wpisaną w każdą komórkę. Gdy oddalamy się od tego źródła, nasza dusza cierpi. Tak? I być może nie śpiewa tak pięknie. Kiedy się przybliżamy, to ona się raduje. Kiedy oddalamy się, choruje również nasze ciało. Więc po tym możemy poznać, jak my jesteśmy daleko w tej naszej drodze do źródła. Bo pokazuje nam to nasze ciało. Właśnie manifestując chorobami czy dolegliwościami. I oczywiście wiem, że w tej chwili dla wszystkich pań, które słuchają mnie częściej, albo dla studentek, które serdecznie pozdrawiam, studentek Akademii, to jest jasne, tak? Bo one są już zanurzone w tej przestrzeni i pracują z tym, mają już takie doświadczenia. Bardzo często obserwują, że kiedy ten śpiew milknie, wtedy ciało daje o sobie znać. Więc to jest coś niesamowitego. Ja to właśnie tak sobie nazwałam. O świadomości pisałam 2 sierpnia. Kto uważny, ten czytał. Napisałam posta, w którym umieściłam analizę wszystkich dni, które będą nas prowadziły do dnia dzisiejszego. 2 sierpnia napisałam, jak energie w sierpniu wspierają naszą świadomość. Sugerowałam, na co warto zwrócić uwagę w tej naszej drodze do nowiu, do 8 sierpnia. Więc przez te kilka dni mogłaś obserwować, na jakim poziomie emocji jesteś, jak wygląda Twoje zachowanie. Jakie rzeczy przychodzą do uzdrowienia? Oczywiście takim językiem psychologicznym powiem, że mogłyśmy obserwować, jak radzimy sobie z emocjami, które dotyczą tych tematów, które teraz w sierpniu wypływają bardzo mocno na wierzch. To oznacza, że one przychodzą do nas, abyśmy zwyczajnie je obejrzały, czyli uzdrowiły. Dlatego zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy, w której łączę psychobiologię i nową świadomość z potęgą natury, do której należy też wiedza księżycowa. Ja ostatnio dostałam takie pytania. Jedna z pań mnie zapytała: Pani Violeto, Pani zawsze jak robi jakieś live, jakieś webinary, to Pani ciągle o tym księżycu mówi, a Pani przecież uczy psychobiologii. Więc ja wyjaśniam, dlaczego tak jest.
Ja psychobiologii uczę od października do czerwca, czyli cały rok. Cały rok i niedługo się również zacznie ten czas. Cały rok uczę psychobiologii i kiedy mam okazję podzielić się jakąś wiedzą, to wówczas robię sobie taką odskocznię i mówię Wam właśnie o tym, czym jest natura, o tej wiedzy księżycowej, tak? To nie znaczy, że ja się nie zajmuję psychobiologią, tylko włączam takie rzeczy, które są dla mnie odpoczynkiem, lekkością. I właśnie ta wiedza księżycowa, kiedy ja opowiadam o pełni czy o nowiu, jest ona dla mnie takim oderwaniem od tego czasu, kiedy mówię o niezmiennikach, tak? A mówię cały rok, od wielu lat, stąd właśnie akurat te spotkania takie webinarowe są mocno związane z naturą, tak? I będę oczywiście o tym mówiła jeszcze więcej, bo mądrość księżycowa to nie jest jedyny obszar, który mieści się w obszarze naszej natury i biologii, więc tych tematów na pewno będzie więcej. A teraz wracamy do dzisiejszego dnia. Ten obecny czas jest niezwykły, jest naprawdę niezwykły, a ponieważ ja sama mam urodzeniowe słońce w lwie, czyli prowadzi mnie energia serca dla ludzkości, a sierpień jest takim moim ukochanym miesiącem urodzinowym również, dlatego postanowiłam pokazać Tobie, jak można korzystać z tej energii księżycowej w tym przebojowym miesiącu, jak można wzrastać i jak korzystać z wibracji liczby 8, bo sierpień jest związany właśnie z tą wibracją 8, bardzo mocnej, natomiast zarządzanie tą wibracją polega na mądrości zarządzania. Więc tutaj opowiem o tym, jak zrobić to najlepiej, tak? Jak zrobić to z korzyścią, aby dla Ciebie było najwięcej korzyści z tego. W sierpniu jesteśmy w energii serca, czyli jesteśmy w takiej energii twórczej, kreatywnej i w to się również wpisuje 8. Jesteśmy w energii działania. Sierpień, mimo że w większości osób kojarzy się z czasem wakacji, takiego luzu, to jeżeli chodzi o mądrość natury, jest to miesiąc związany bardzo mocno z działaniem. Więc pierwsze pytanie, jakie możesz sobie zadać teraz do takiej swojej wewnętrznej pracy i zapisać z boku, to jak Ty wchodzisz w działanie? Jak u Ciebie wygląda działanie? Jak działasz? Czy to działanie jest przemyślane? Czy to działanie jest chaotyczne? Czy zacinasz się w tym działaniu? Czy niby działasz, a tak naprawdę nie posuwasz się do przodu? To są bardzo ważne pytania, bo kreacja, tworzenie ma w swoim znaczeniu klucz, który jest związany z działaniem. Więc jakby nie można mówić o kreowaniu, o tworzeniu, jeśli nie ruszymy tematu działania, takiego prostego działania. A w najprostszym przełożeniu to oznacza, że wstaję i robię. Tak? To jest działanie. Czyli biorę się do pracy. A o tym już nie każdy chce słuchać, więc to jest działanie. To jest takie prawdziwe działanie i to jest oczywiście początek, tak? Zanim pójdziemy do dużego znaczenia liczby 8. Lew jest również królewską energią czakry serca. Czakra serca, przestrzeń serca mówi nam o miłości, mówi nam o kreatywności, mówi nam o tworzeniu z miłością, o tworzeniu z pasją, czyli mówi o takim tworzeniu, w którym chce mi się. Chce mi się, bo powód leży głęboko w sercu. Chce mi coś się zrobić dla drugiego człowieka. I to jest energia serca, to nas prowadzi. Słońce jest symbolem życia. Dlatego my skupiamy się na tym dziś, co Ciebie tworzy. Słońce nas tworzy. Słońce jest takim centrum. Czyli kiedy ja dziś będę pytała, co jest sensem Twojego życia, to będziemy obserwować też, w którym punkcie, w którym miejscu jest Twoje Słońce i czy ono oświetla Twoje życie.
Dlatego skupiamy się na tym, co nas tworzy. I teraz można by zadać sobie takie pytanie, no ale co mnie właściwie tworzy? Tworzy nas to, co mamy w sercu. Nie tworzy nas to, co mamy w głowie. Nie tworzy nas mentalna energia głowy. Tworzy nas naprawdę to, co mamy w sercu. I to jest energia, która przypomina nam papierek lakmusowy. Ona tak naprawdę manifestuje naszą prawdę serca, która pokazuje się w zewnętrznym osiąganiu w naszym życiu. Zgodnie z zasadą rezonansu i kreowania rzeczywistości, że i przyciągamy to, czym jesteśmy, i manifestuje się w zewnętrznych osiągnięciach to, co naprawdę jest w naszym sercu. Więc to właściwie jest proste, można by powiedzieć, natomiast ten początek bierze się z serca. Dlatego w sierpniu będziemy przyglądały się temu, jaka ja jestem w sercu, jaka ja jestem naprawdę. Nie to, co ja o sobie myślę, czy jak się prezentuję, ale głęboko w sercu, jaka ja jestem, co mnie tworzy. Opowiem oczywiście później również o tym, jakie emocje nosimy w sercu, bo tą taką najbardziej wymarzoną, no to jest emocja miłości, energia miłości. Natomiast serce mieści również bardzo trudne emocje i o tym powiem za chwilę. Więc manifestacja, i to jest takie ważne słowo w sierpniu, manifestacja tego, co masz naprawdę w sercu. W ubiegłym tygodniu szłyśmy do tej wibracji 8-8. Ta wibracja 8-8 to jest manifestacja karmiczna. I to jest bardzo ważne, bo o ile wielu osobom wydaje się, że ojejku, mamy 8 sierpnia, tak super, taka energia na mnie spłynie i teraz będę oświecona, to chciałam do tego oświecenia dodać, że dziś manifestuje się karmiczna zapłata. Karma to jest zapłata, czyli to jest wypłata naszych wcześniejszych myśli i czynów. I to jest bardzo ważne, bo kiedy my sobie uświadomimy, że bardzo mocno w wibracji sierpniowej manifestuje się karma, czyli zapłata tego, co my myślimy i tego, co czynimy sobie, innym i dla innych, to czasami pod niejedną osobą mogą się ugiąć nogi. I to już pokazał nam ubiegły tydzień. Ja to bardzo dokładnie pokazałam paniom, mimo że pewne rzeczy ukryłam. I teraz możemy sobie to przeanalizować. Dlatego, że ta wypłata karmiczna jest syntezą tych energii i tego naszego działania, w którym my odnajdywałyśmy się w ubiegłym tygodniu. Więc jeśli nie czytałaś tego wcześniej, to dziś możesz sobie też zrobić taką analizę tych dni, które właśnie minęły. To nie jest tak daleko, czyli pamiętamy od poniedziałku do wczorajszej soboty, jak wyglądał nasz tydzień. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że na bazie tego będziesz miała ściągę, co należy teraz uzdrowić. Do czego te dwie ósemki zapraszają Ciebie? Bo w ubiegłym tygodniu bardzo mocno wychodziło to. Ja obserwowałam siebie i miałam też informacje zwrotne od studentek, więc zaraz o tym powiem, co takiego się działo. 2 sierpnia bardzo ważne były nasze myśli i słowa i to, jak my reagujemy. Impulsywność w działaniu. Czy doświadczałaś impulsywności w swoim działaniu? Jakie miałaś myśli? Jak reagowałaś? Jak odnosiłaś się do obszaru ograniczeń i swojej wolności? 2 sierpnia to, co zasiałyśmy energetycznie,
to zbieramy dziś i w kolejnych dniach. Intencja w tamtym dniu była następująca. Dziś też tą intencję możesz sobie wpisać i zaprosić do swojego życia, bo te wszystkie intencje, które ja pokazałam przez 6 dni, one teraz są bardzo przydatne do naszej pracy. Intencja wtorkowa była następująca. Dziś moją intencją jest wewnętrzne prowadzenie i podwyższona samoświadomość. Otwieram się na kosmiczne impulsy dla samorozwoju. Co mogłyśmy zaobserwować? Brak równowagi i harmonii. Jeżeli to dotyczyło Ciebie, to zwróć na to uwagę. Czy były klimaty utraty łączności z Ziemią, czyli takie oderwanie od rzeczywistości? 3 sierpnia miałyśmy sprawdzian poziomu radości w sercu. Jeżeli zdałyśmy ten sprawdzian i czułyśmy ogromną radość w sercu, to możemy powiedzieć, że dziś spoglądamy w przyszłość troszeczkę tak jak na ziemię obiecaną, czyli coś, co wewnętrznie mamy już w swoich zasobach. Jaki był klucz do 3 sierpnia? Pytanie, czy kochasz siebie bezwarunkowo? Intencją tego dnia była intencja ucieleśnienia kobiecości w pełni we wszystkich aspektach swojego życia. I takie zdanie, piękno, które stwarzam i dostrzegam wokół siebie, noszę w sobie. Kolejny dzień, 4 sierpnia, był sprawdzianem naszego działania. Była wówczas kwadratura Merkurego do Urana, dlatego było sporo napięć. I te napięcia mogły doprowadzać do kryzysu. Poza tym 4 sierpnia mamy liczbę 4 i to jest dynamika męska, taka władcza, można powiedzieć w archetypie ojca. No i oczywiście, że za tym kryje się pytanie, jak ja sobie radzę z tą dynamiką. Co to oznacza więcej? To oznacza zmysł rzeczywistości i siłę sprawczą. Czyli czy ja jestem pragmatyczna? Czy ja potrafię jasno i trzeźwo ocenić sytuację i swoje możliwości? To był sprawdzian 4 sierpnia. Ktoś, kto czuł, że ta wibracja jest trudna, mógł odczuwać to, że nie panuje. Że nie panuje nad sobą, nie panuje nad innymi. Ja zawsze wtedy mówię, że potęgę i umacnianie tej potęgi zawsze zaczynamy od siebie, a później zarządzamy innymi. Intencja na 4 sierpnia dotyczyła potencjału zdrowej samoświadomości i takiej stabilności oraz naturalnego autorytetu, czyli czegoś, czego ja nie wymuszam. To po prostu jest. 4 też wskazywała nam już wówczas na wyższą sprawiedliwość. Ja będę mówiła dziś o tym, że 2 ósemki są wyższą sprawiedliwością na najwyższym poziomie. To jest bardzo mocna wibracja sprawiedliwości. Dlatego 2 ósemki inaczej nazywamy karmiczną zapłatą. Bo w karmicznej zapłacie nie możemy się targować. Zostanie nam wypłacone to, co zainwestowałyśmy. Dlatego jest to słowo klucz, które dotyczy wyższej sprawiedliwości. 5 sierpnia dochodził do głosu wewnętrzny nauczyciel, albo inaczej wewnętrzny uzdrowiciel. I kiedy jesteśmy w obszarze astrologii, mówimy wówczas o Chironie. A jeżeli jesteśmy w obszarze symboliki, to możemy mówić o wielkim nauczycielu, o kapłanie, czyli o takim mistrzu duchowym. I teraz o co chodziło w tym archetypie i w tym dniu, w tej piątce? Chodziło o to, żeby sprawdzić, jak mocna jest Twoja wiara w siebie samą. Czyli jak Ty mocno ufasz sobie. Na jakim poziomie świadomości swoim wewnętrznym Ty jesteś. Jak duże jest zaufanie Twojej osoby do Ciebie. I czy słuchasz swojej duszy. Bo czy mówimy o wewnętrznym uzdrowicielu, czy o Chironie, czy o
takim kapłanie, nauczycielu, to mówimy o tym, że największym naszym nauczycielem jest nasza dusza. I tutaj moja wiara we mnie, w moc mojej duszy i w to, żeby słyszeć jej śpiew. O to chodziło w tej liczbie 5. Liczba 5 też jest takim ruchem, jest jak posłaniec bogów. Ona lubi ruch, ona nie lubi stagnacji. Więc takie wyzwanie w tym dniu to była wytrwałość i cierpliwość. Czy obserwowałaś, że może brakuje ci tej wytrwałości i cierpliwości? W tej wibracji lekcją jest dla nas odróżnienie takiego lekkiego życia, które nam się wydarza, od płytkiego i powierzchownego życia. To jest lekcja, którą mamy do przerobienia. Co nas chroni, kiedy przerabiamy tę lekcję? Oczywiście chroni nas otwartość serca. Otwartość serca, to zapamiętaj, zawsze jest jak płaszcz. Zawsze nas chroni, gdy działasz w imię bezwarunkowej miłości. Wtedy tak naprawdę nie potrzebujemy niczego więcej, bo mamy potężną, mocną ochronę. Więc można powiedzieć, że warto dla kogoś, kto może jeszcze nie jest do końca przekonany. 6 sierpnia to była wibracja, w której przyglądałyśmy się, jak łączymy przeciwieństwa, aby odnaleźć jedność. To był czas, w którym dobrze było zaobserwować, jak reagujesz. Czy masz takie tendencje do podziału, do skrajności? Czy masz takie tendencje do utraty równowagi? Czy mocno odczuwasz brak porozumienia? Wyzwaniem i lekcją było utrzymywać stabilny kurs na wybrany cel, bez względu na to, jak mocne pojawiały się emocje, które mogłyby w jakiś sposób bujać naszą łódką. No i 7 sierpnia, dzień wczorajszy, dzień przed nowiem, bardzo ważny dzień, bo wczoraj była wibracja, w której był sprawdzian tego, jak dużą masz wrażliwość na bycie ocenianą, na bycie docenianą. I wczoraj wiele osób mogło się zmagać z poczuciem odrzucenia. I oczywiście od razu taka recepta, jak sobie z tym poradzić. Nigdy nie licz na to, że ktoś cię doceni. Nie oczekuj docenienia, nie oczekuj zapłaty. To słowo nie oczekuj jest tutaj kluczem, bo w słowie docenić masz słowo ocenić. Więc po prostu rób swoje z serca. I kiedy robisz swoje z serca, to nie masz problemu z poczuciem odrzucenia, bo zwyczajnie jest ci obojętne, czy ktoś cię doceni, czy cię nie doceni. Robisz swoje i wówczas również nie rozczarujesz się. I to jest naprawdę taka cudowna recepta i ten przepis działa. Wypróbuj to. Zrób to po prostu. Obserwuj to w tym tygodniu, który jest przed nami. Liczba 7 to uważność i ogromna koncentracja oraz pełna świadomość. Ja do znudzenia mówię o uważności, o koncentracji. To jest wibracja, która nie służy kręceniu się w kółko po rondzie. O tym również często mówię. Jak my to obserwujemy? Kiedy mamy takie poczucie, że jesteśmy niecierpliwe, że wchodzimy w jakieś dzikie ruchy, przedwczesne działania, albo przesypiamy moment działania, albo mamy jakieś oczekiwania, takie wielkie, wybujałe, to nam nie służy. I to bardzo mocno się manifestowało właśnie 7 sierpnia. Brak koncentracji, brak uważności powoduje błędy w pracy, w najprostszych rzeczach. Tak właśnie dlatego, że wiele osób nie jest skoncentrowanych podczas swojej pracy i wówczas wychodzą te wszystkie rzeczy. Więc podsumowując, mogę powiedzieć, że pokazałam te wszystkie energie tygodnia w
w lekcjach. I te lekcje były ukryte w poszczególnych dniach. Podsumowując, mogę powiedzieć, że cały ten tydzień można ująć takim jednym zdaniem: z intuicją, kobiecą mocą i dynamiką w działaniu tworzę z pełną odpowiedzialnością w równowadze moją rzeczywistość. I to było ogromne wyzwanie ubiegłego tygodnia. I dziś mamy kolejny krok w kontynuacji tego. Dlatego przypomniałam to, żebyśmy nie wpadały w ten nów troszkę tak jak śliwka w kompot nagle i z kosmosu, dlatego że nawet w kosmicznych energiach jest kontynuacja czegoś. Nic nie wydarza się nagle, tylko wszystko jest kontynuacją. Dziś, 8 sierpnia, skupimy się na tym, co jest sensem mojego życia. Więc zadaj sobie to pytanie, zapisz je. Zapisz z boku, co jest sensem mojego życia, bo to jest najważniejsze pytanie i my mamy całe życie na to, żeby znaleźć odpowiedź. No więc warto zacząć dziś. Dokąd zmierzasz? To jest inna wersja tego pytania. Co jest sensem mojego życia? Dla mnie jest to świadomość. Dla mnie jest to obecność, uważność. Dla mnie sensem mojego życia jest akceptacja tego, co jest. Ponieważ w tym miejscu rodzi się radość wewnętrzna, którą właśnie ja nazywam śpiewem duszy. Kiedy czujemy, że świadomość jest sensem naszego życia, to otwiera takie rzeczy, o których my wcześniej nie miałyśmy pojęcia. I ciężko jest opisać słowami tą przestrzeń, ponieważ ona bazuje na odczuwaniu. Ona nie bazuje na rozumieniu, tylko na odczuwaniu. I ja to oczywiście nazywam śpiewem duszy. Moje spotkania z paniami są inspirowane waszymi potrzebami i waszymi procesami. Dostaję maile, piszecie, że coś działa, opisujecie czasami wydarzenia, które przyszły do waszego życia. Ja oczywiście się skupiam na tym i towarzyszę w tej drodze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 2 dni temu dostałam mail od pani Olgi, która jest studentką Akademii. I ten mail przyszedł 2 dni temu. Ja pozwolę sobie zacytować tego maila, dlatego że on pokazuje wewnętrzną pracę. Wewnętrzną pracę, która podziała się, kiedy pani Olga wzięła sobie troszkę do serca te wszystkie wskazówki dotyczące dni, które przed chwilą omawiałam. I przeczytam panią, co napisała. Dzień dobry pani Wioletto. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować za rozpiskę na poszczególne dni do nowiu. Były ogromnym wsparciem dla mnie oraz zaskoczeniem, że faktycznie tak jest. Wszystko idealnie się sprawdziło, co spowodowało, że stałam się jeszcze bardziej obecna i uważna na wydarzenia poszczególnych dni. W końcu poczułam spokój. Każdego dnia wypowiadałam intencje polecane przez panią i jak około południa wchodziłam na pocztę, aby przeczytać co dzisiaj, to z zaskoczeniem odkrywałam, że właśnie to czuję i tak jest w danym dniu. Najpiękniejsze zaskoczenie miałam 5 sierpnia, jak wstałam po dniu 4 sierpnia, w którym naprawdę miałam kryzys z takim głębokim zrozumieniem mojego ostatniego zachowania i z refleksją, że pora się z tym już pożegnać. Weszłam w wiadomość od pani, a tam informacja, że w ten dzień dochodzi do głosu nasz wewnętrzny uzdrowiciel i nasza wewnętrzna mądrość. Zabrała mnie pani we wspaniałą podróż w głąb siebie. Dziękuję. W ostatnią sobotę słuchałam pani wykładu o intencji i zamiarze. Wyraziłam intencję, aby przyśniło mi się, co jest moim życiowym celem. Zaczęłam od nowa wprowadzać nowe afirmacje, błogosławię siebie i innych. Wprowadzam do swojego życia spokój. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia jutro o 12.
No i mam nadzieję, że Pani Olga dzisiaj jest. Ja nie zdążyłam dzisiaj w ogóle jej, nie zdążyłam odpowiedzieć, tak, bo przygotowywałam to nasze spotkanie. Natomiast pomyślałam sobie, że to będzie też takim miłym prezentem, kiedy zacytuję jej maila. Co to pokazuje? To pokazuje jedną prostą rzecz i to jest jedyny powód, dla którego ja Panią zacytowałam tą wypowiedź Pani Olgi. Że kiedy wchodzimy w działanie i robimy coś, to wówczas otwiera się przestrzeń do więcej. Czyli ona zrobiła coś, wzięła sobie do serca, przeczytała, była uważna w ciągu wszystkich dni i przyszły rozwiązania. I możemy powiedzieć, że to jest takie bardzo proste, tak? Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście robimy. Więc bardzo serdecznie dziękuję Pani Oldze, że zrobiła i cieszę się, tak? Bo to jest dla mnie ogromna radość, kiedy takie rzeczy pojawiają się. Dlaczego dzień dzisiejszy jest ważny? Ponieważ Nów jest lustrem pełni. Nów jest lustrem pełni i za 14 dni będzie przeglądał się w pełni. Czyli to, co Ty dzisiaj wprowadzisz do swojego życia, to jakie podejmiesz działania, to co postanowisz, to za 14 dni będziesz miała efekt swoich działań. I to nie jest nic nowego, ponieważ mądrość księżycowa jest znana od wieków. Posługiwały się nasze babcie, posługiwały się nasze prababcie i kobiety od wielu wieków mądrością księżycową. Wielka szkoda, że nasi naukowcy nie posługują się nią, bo być może te efekty byłyby dużo lepsze wielu prac. Więc to, co zasiewamy podczas nowiu, to zbieramy. I my to zdanie znamy. Tylko dobrze, aby to nasze zdanie zostało umieszczone w czasoprzestrzeni. Czyli żeby zaczęło nam się kojarzyć nie tylko dziś, kiedy słuchamy tego wykładu, ale żeby nam się to kojarzyło w każdym miesiącu, każdego miesiąca. Ponieważ co 28 dni ten cykl się odnawia. Cykl księżycowy. Czyli co dziś zasiejesz, za 14 dni zbierzesz. I jak pamiętają te panie, które były miesiąc temu na webinarze z okazji nowiu, wówczas księżyc był w raku. I ja omawiałam temat braku miłości, temat braku, mówiłam o relacjach z mamą. A dziś temat jest nowy, kolejny. Dziś będziemy dotykać tematu braku, ale zupełnie innego braku. Wiemy już, że jest lew. Jeśli lew, to moc. Ja mówię oczywiście teraz takimi mocno skrótami symbolicznymi. To moc, to kreatywność, to działanie. Czyli kiedy będę mówiła o braku, to będę pytała Ciebie o brak działania, o brak mocy, o brak kreatywności. A Ty napisz z boku, czy Ciebie to dotyczy, czy nie. Bo być może czujesz, że nie masz braku w tej przestrzeni, że masz moc, że działasz, że jesteś kreatywna, bo to jest życie. Lew i słońce mówią o życiu, czyli dzisiaj dotykamy bardzo ważnego tematu życia i braku życia. No, czasami wchodzimy w działanie z oporem, z opóźnieniem, to też jest cały czas ten sam temat, tak? To jest jak ja wchodzę w działanie. Oczywiście ja na module w Akademii omawiam to, dlaczego my wchodzimy z opóźnieniem w działanie, dlaczego z oporem. Tutaj się kłania nasze przyjście na świat, nasz poród, tak? Dzisiaj tego nie będę omawiała, to jest duży temat, to zapraszam do Akademii. Natomiast to czasami hamuje, no ale skoro to wiem, to mogę nad tym popracować, tak? Więc nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy, których nie możemy zrobić. Natomiast temat jest bardzo ważny, bo słońce, lew to jest życie, to jest moc. Przecież w biologii, kiedy mówimy o mocy, no to o czym będziemy mówić? O życiu, o otwartości serca. To, czego nie ma w nas, nie zamanifestuje się na zewnątrz, nie pojawi się, nie wydarzy się w naszym życiu,
Dlatego pracujemy nad sobą, pracujemy, żeby te wewnętrzne zasoby, nawet jeśli są takie przytłumione, przygaszone, żeby rozwinąć. Tak? Ja zawsze jestem optymistką, spoglądam optymistycznie, dlatego mówię, że nawet z takiego maleńkiego ziarenka, jak będziemy dobrze podlewać, to wyrośnie piękne, mocne drzewo. A dzisiejszy dzień to jest taki siew. To jest siew, czyli początek w drodze do pełni. Efekty będziemy oceniać za 14 dni. No i teraz lwia brama. Tak, to już na pewno wiele osób gdzieś słyszało o tym, że dzisiejszy nów, 8 sierpnia, to jest lwia brama. I o co chodzi z tą lwią bramą? Dlaczego to jest taki potężny, mocny portal? Zaraz o tym opowiem. Lwia brama to jest portal i bardzo wyjątkowy czas kosmicznej energii. Czyli w skrócie można by powiedzieć, że potężna energia dociera do Ziemi. Właśnie w tym dniu, w którym mówimy o lwiej bramie. Świat lwa, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest życie, to jest rozmach, to jest manifestacja, to jest potrzeba działania. Świat lwa to też niezależność, to kreatywność. I to nam się wpisuje dzisiaj w aurę całego dnia. Więc kiedy omawiam tą lwią bramę, no to nie mogę pozostać obojętną na symbolikę lwa, dlatego że to się wszystko łączy. Symbolika lwa to jest moc, to jest siła. Dlatego pytałam, czy tobie tego nie brakuje. To jest odporność, to jest mocny organizm. No ale oczywiście lew nie ma tylko takich samych mocnych stron. Lew też ma swoje słabsze strony i takim bardziej wrażliwym lwim obszarem jest serce, właśnie serce. Bo to tak jest, że to, co mamy bardzo mocne, to jest też bardzo wrażliwym naszym obszarem, tak? Bo serce jest mocne, natomiast jest również wrażliwe. I tu ta wrażliwość bardzo mocno występuje. Energia tego znaku, znaku lwa, odpowiada narządowi serca. Czyli serce, układ krążenia, zaburzenia rytmu serca, schorzenia naczyń wieńcowatych. To jest cały obszar lwi. I na to lwy powinny zwracać uwagę. W medycynie chińskiej powiem jeszcze, że oprócz serca również jelito cienkie, osierdzie i potrójny ogrzewacz. To dla wszystkich pań, które są blisko z medycyną chińską, to już wiecie, o co chodzi. W tym miejscu warto też, żebym wspomniała o tym, że serce, jak każdy narząd w medycynie chińskiej, ma swoje maksimum energetyczne i ma swoje minimum. I to maksimum energetyczne jest dziś od godziny, dziś i każdego dnia, od godziny 11 do 13. Czyli teraz w tej chwili, kiedy ja prowadzę ten webinar, to jesteśmy w maksimum energetycznym serca. I to jest czas od 11 godziny do 13. Minimum dla serca, minimum aktywności jest od 23 do 1 w nocy. No więc wtedy sercowe sprawy powinny być w takim spokoju. Z obszaru psychobiologii mogę powiedzieć językiem niezmienników, że serce związane jest z duchem i duchowością. Związane jest z latem, z ciepłem. Jest to obszar ojca. Temat serca i jego niezmienników bardzo mocno towarzyszy nam na module, w którym omawiamy emocje i narządy. Natomiast dla nas dziś ważne jest, żebyśmy wiedziały, że serce to lato, to ogień, to nasz archetypowy ojciec, to radość, to miłość versus nienawiść. To również niecierpliwość. Serce ma
piękne niezmienniki i ważne niezmienniki. Teraz, kiedy ja mówię o tych niezmiennikach, to ty poczuj, które ciebie dotyczą, które rezonują z tobą i te sobie z boczku zaznacz, bo to będzie pokazywało, że to są słowa do pracy osobistej dla ciebie. Serce, radość, miłość, nienawiść, niecierpliwość, entuzjazm, zapalać się, rozbudzać, żar, namiętność, wzniecać, poruszać, być skupioną, rezygnować, zazdrościć, walczyć, pragnąć, pożądać, niszczyć, być hojną, rytmiczność, przepływ, zanik, rozpaść się, gorączkowość. Jeżeli któreś z tych słów poczułaś, że z tobą rezonują, to zaznacz sobie, podkreśl, bo to pokazuje, że to jest twój temat, to jest twój temat do wewnętrznej pracy. Oczywiście kluczowe pytania również sobie zapisujemy do dzisiejszej pracy. Czy kierujesz się w życiu sercem? Czy jesteś otwarta na ludzi? Bo to jest temat serca, to jest temat lwa, to jest temat sierpniowy. Czy kierujesz się w życiu sercem? Czy jesteś otwarta na ludzi? Nów w lwie mówi nam o wzrastaniu. Mówi nam o wzrastaniu przez działanie, nie o wzrastaniu przez leżenie albo próbowanie, tylko przez wzrastanie, o wzrastaniu przez działanie. I teraz do tego działania potrzebne jest zaufanie do siebie samej. No dlatego kolejne pytanie, czy ty sobie ufasz? Odkrycie tego ograniczenia jest ważne, bo kiedy my działamy, kiedy jesteśmy skuteczne, kiedy ufamy sobie. No i kolejne pytanie do naszej dzisiejszej pracy. Co jest sensem twojego życia? Wokół tego tematu kręcimy się dziś cały czas. I to jest ważne pytanie. To jest pytanie na nowiu do naszej wewnętrznej pracy. Na głębokim poziomie nasza intuicja wie, więc podpowie nam. To, co będziemy dziś oglądały i w kolejnych dniach, i to jest istotne, żebyśmy to rozpoznały. Przede wszystkim te wszystkie historie, które należą do przeszłości. Czy my pozwalamy odejść temu, czego już nie ma? Czy pozwalamy temu odejść, co jest przeszłością? Padło takie pytanie, spojrzałam kątem oka. Co to znaczy, czy jesteś otwarta na ludzi? To jest takie pytanie, w którym ty musisz dać sobie odpowiedź. Czy jesteś otwarta na ludzi? Czy blokujesz się przed ludźmi? Czy nie ufasz ludziom? Czy uważasz, że ludzie są niebezpieczni? Czy boisz się ludzi? Czy jesteś krytyczna względem ludzi? Tak, bo otwarta na ludzi oznacza, że jestem otwarta na to, co przynosi drugi człowiek. To jest otwartość. Ludzie są otwarci na innych ludzi, ale część ludzi nie jest otwarta i o tym właśnie mówi serce. Także, czy jestem otwarta na ludzi i czy jestem oporna, tak? Czy mam opór w stosunku do ludzi? I teraz nam już to wszystko się troszeczkę rozjaśniło. To są nasze relacje z drugim człowiekiem. I właśnie serce tutaj jest tym pośrednikiem, tak, mediatorem, moderatorem tych naszych relacji. Brama lwa
To jest najważniejsze zjawisko astrologiczne w sierpniu. I teraz warto przyjrzeć się temu, jak możemy skorzystać z tej mocy w ciągu najbliższych dni. Tak jak powiedziałam, sierpień jest miesiącem lwa i słońca. I zjawiska, które zachodzą w tej chwili w energiach kosmicznych, mówią nam o takim ważnym portalu, który poprzez swoje otwarcie pozwala nam wzrastać. To jest gwiezdny układ, który powoduje, że do Ziemi docierają pokłady energii, które przyspieszają nasz duchowy wzrost, a jednocześnie dają nam szansę do przełomowych zmian. Czyli tak jakbyśmy dostawały teraz więcej energii, które nas wspierają w naszym rozwoju. I przez to wsparcie mamy większą szansę przepracować te rzeczy, które i tak musimy przepracować w życiu, żeby iść do więcej, tak, żeby nasza dusza mogła wrócić do źródła. Musimy przetransformować doświadczenia ziemskie. Wydarzenia ostatnich dni oraz te wszystkie emocje, których właśnie doświadczamy, są niejako sprowokowane niezwykłą siłą tej transformacji. Dlatego mówiłam, że w ciągu tego minionego tygodnia dużo się działo w emocji i mogłyście Panie obserwować to, że czasami wychodziły takie rzeczy ze zdwojoną energią. To jest właśnie ten prezent, bo nigdy nie ma tak, że przejście jest łatwe, tak, że spłynie na nas cudowna energia i nagle doznamy oświecenia. Zawsze za tym kryje się praca, którą musimy zrobić, musimy wykonać. A pracę tą wykonujemy przez zauważenie trudności, w tym również trudnych emocji, które do nas docierają. Więc emocja. Napisz sobie teraz to słowo z boku. Emocja. I popatrz na nie. To słowo, gdy je napiszesz i spojrzysz, zobaczysz, że ma w środku drugie słowo. Jak napiszesz emocja i popatrzysz, to widzisz, że w środku masz słowo moc. Oprócz słowa moc masz drugie jeszcze słowo ja. Czyli słowo emocja ma w sobie moc i ja. I myślę sobie, że wiele razy słyszałaś to słowo, wiele razy to słowo wypowiadałaś. A ile razy zauważyłaś, że to słowo mieści w sobie jeszcze dwa inne słowa? Mówi o Twojej mocy, o Tobie i o mocy. I oczywiście, że sztuka panowania nad emocjami to jest sztuka Twojej mocy. Więc mamy czas lwa, a jego symbolika to jest właśnie moc. Dlatego lwie emocje manifestują się bardzo mocno teraz. One manifestują się właściwie od 22 lipca, kiedy Słońce weszło do znaku lwa, natomiast do czasu sierpniowej panny będzie to cały czas taki obszar, w którym robienie tych zmian może okazać się łatwiejsze niż później. Wprowadzanie tych zmian może się okazać łatwiejsze. Co dla nas oznacza czas lwiej bramy? Oznacza dla nas przełomowe wydarzenie, jeśli mówimy o świecie energii. Dlatego, że na przełomie lipca i sierpnia można powiedzieć symbolicznie, że wszechświat otwiera trzecie oko, czyli czakrę trzeciego oka. To pozwala nam na otwarcie się na wyższe wibracje. To nam pomaga. Czyli możemy powiedzieć, że to jest taki energetyczny prezent. Dzieje się tak, dlatego że Słońce w znaku lwa tworzy jedność z gwiazdą Syriusz. Ta gwiazda Syriusz nazywana jest również Słońcem Duszy. I my mamy teraz taką ogromną szansę na większą pracę na swoim poziomie duchowym.
Mówi się o tym, że Syriusz jest taką gwiazdą mądrości serca i że daje nam dostęp do wyższej świadomości oraz że sprowadza nas na taką właściwą ścieżkę naszego rozwoju. Ja sobie myślę, że jeśli tak jest, to jesteśmy naprawdę szczęściarami, kiedy o tym wiemy i możemy z tego skorzystać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ energia życia zaczyna płynąć z serca, nigdy nie z rozumu. Z tego obszaru mentalnego, jakim jest głowa, nie płynie energia życia. Ona płynie tylko i wyłącznie z serca. Dzięki temu my podświadomie inicjujemy w jakiś sposób zmiany, które związane są z naszą drogą życiową. Dlatego ten dzisiejszy nów Księżyca w Lwie ja uznaję za taki dzień dużych możliwości, bardzo dużych możliwości, takiej zmiany, która może wpłynąć tak naprawdę na całe nasze życie. Może. To oznacza, że tylko od Ciebie zależy, ile z tego weźmiesz, jak z tego skorzystasz. Bo to, że nów zawsze promieniuje taką piękną, świeżą energią, to już wiemy. To, że daje nam możliwość rozpoczęcia czegoś od nowa, to już wiemy. O tym również ja mówiłam wielokrotnie. Jest to początek kolejnej historii, którą my możemy napisać dzięki swoim intencjom. O tym też mówiłam, że nów jest najlepszym momentem, aby wysyłać intencje, aby wprowadzać zmiany, aby pożegnać to, co nam już nie służy. I oczywiście, że nie zrobi się to samo, bo choć jest to energia, która może nas wesprzeć i naszą zmianę, to potrzebna jest nasza praca wewnętrzna, tak? To jest energia, która wspiera całą ludzkość w przejściu do następnej fazy, natomiast potrzebny jest nasz udział w tym. A udziałem jest zawsze to, co ja robię, czyli moja praca. Dlaczego, można by zadać takie pytanie, dlaczego nam wszechświat pomaga? Dlaczego jakaś kosmiczna energia nam nagle pomaga? Pomaga nam, ponieważ w erze wodnika cała ludzkość przechodzi, można powiedzieć, stopień wyżej, na inny poziom świadomości. I na tym poziomie świadomości zarządza bezwarunkowa miłość. A my jesteśmy urodzeni, wychowani w tych ciężkich wibracjach i niekoniecznie ta miłość była bezwarunkowa. Dlatego dostajemy to wsparcie. To jest oczywiście proces, który trwa latami, natomiast myślę sobie, że to jest ogromne szczęście, że my możemy przyglądać się temu i możemy brać w tym udział i uczestniczyć w tym. Ja mam takie odczucie. Dla mnie to jest ogromna radość. I dlatego pojawia się taki portal jak ten sierpniowy, który nazwany jest przejściem w znaku lwa. W czym on nas wspiera? Obdarza nas odwagą. Odwagą, siłą, ekspresją i radością serca. I dlatego jest pomocny. Bo te energie pomagają, tak? Kiedy ja w swoim sercu potrzebuję odrobinę więcej tej odwagi, czy potrzebujesz odrobinę więcej tej siły, czy tej ekspresji, albo tej miłości, to teraz jest taki czas, że dostajesz to. I dlatego ja nazywam to takim prezentem. Oczywiście Brama Lwia jest portalem. To jest takie przejście, w którym symboliczne światło pomaga nam dostrzec właściwy kierunek naszego rozwoju i dokonujemy tych ważnych zmian w naszym życiu. Można to również powiedzieć innym językiem. Brzmiałoby to wówczas jak nasze wewnętrzne odrodzenie, czyli takie odnalezienie siebie między duchowością i materią. Bo te dwie ósemki bardzo mocno nam o tym mówią, czyli wibracja 8 sierpnia. To jest potężna manifestacja sprawiedliwości,
która dotyczy równowagi Twojej między duchowością a materią. I to jest największe wyzwanie tego dnia, w którym my będziemy oglądać się. Tak jak powiedziałam wcześniej, pomaga nam to naprawić się i wzrastać. Ja czasami używam tego słowa, słowo naprawić się, poprawić się, to są słowa z języka hebrajskiego, w którym człowiek powinien mieć taką misję życiową, w którym wzrasta poprzez naprawianie się, poprawianie się, czyli inwestowanie w siebie, rozwijanie swoich zasobów, bo to o to chodzi, o taki rodzaj naprawiania się i wzrastania. Tu nie chodzi o biczowanie się, broń Boże. Brama lwa jest darem od wszechświata. To są takie symboliczne narodziny nowego i wzniesienie na wyższy poziom świadomości. Jest to też taki czas, w którym można powiedzieć, że zbliżamy się odrobinę do oświecenia. Chociaż taki maleńki krok robimy w tym kierunku, aby przepracować trudne sytuacje. To powoduje, że stajemy się bardziej dojrzałe, by później przezwyciężyć i przyspieszyć naszą taką wewnętrzną transformację, przezwyciężyć te trudne rzeczy, te nasze wyzwania i w ten sposób przyspieszyć wewnętrzną transformację. Czyli można powiedzieć, że czas lwa i czas ten sierpniowy to jest takie odkrywanie siebie. W tym czasie oczywiście astrologowie mówią o tym, aby człowiek poznał siebie, odkrył sens swojego życia, odkrył siebie. Ja Ci to pokazuję tak bardziej szczegółowo. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to odkrywanie siebie pozwala nam odkryć prawdziwe powołanie naszej duszy, czyli ten śpiew duszy. Kiedy my wiemy, że jesteśmy na drodze poszukiwań tego śpiewu, kiedy często w życiu nie cieszy nas to, czego doświadczamy, kiedy mamy takie poczucie, że jest coś więcej, że jest coś głębiej, że mimo, że się realizujesz, spełniasz się, robisz mnóstwo rzeczy, pracujesz, to ciągle Ci czegoś brakuje. To pokazuje, że dusza ma jeszcze przed Tobą te nierozpakowane prezenty. Tak? Więc jak zaczynasz je rozpakowywać, to zaczynasz słyszeć ten śpiew. Ta siła wyższa, która nam towarzyszy w tym portalu, jest takim kompasem. Czyli zaciera granice między światem mistycznym, duchowym, a światem materialnym, ale też prowadzi nas, bo kompas nam pokazuje nam kierunek i ta wspierająca energia do nas dociera. Więc można powiedzieć, że możemy taką decyzję podjąć dziś, że w tym duchowym przejściu, w tym portalu rozpoczynasz zupełnie nowy rozdział. Od dziś decydujesz o swoim wzrastaniu. My czasami lubimy sobie takie graniczne wyznaczać momenty. I to byłby dzisiaj bardzo dobry dzień na ten nowy rozdział. To oczywiście będzie wymagało od nas pracy, bo przestarzałe sposoby myślenia musimy rozliczyć, musimy przyjrzeć się toksycznym relacjom i również swojej toksyczności. Musimy przyjrzeć się temu, co nas odciąga od prawdziwych celów naszej duszy. Czyli to jest tak, jakbyśmy stawały twarzą w twarz ze sobą, w lustrze, ze swoim prawdziwym obliczem. No więc to jest duże wyzwanie. Obserwujemy również działanie Syriusza. To jest taka gwiazda, która również nazywana jest psią gwiazdą, kanikułą. Syriusz zsyła na Ziemię wysokie wibracje. Dzięki temu my możemy się dostroić. W ósemce mega mocne energetyczne dostrojenie.
W numerologii dwie ósemki wskazują na połączenie między niebem a ziemią. To umożliwia wejście na wysokie wibracje, które sprawiają, że to, co do tej pory było dla Ciebie nieosiągalne, czyli było w sferze marzeń, możesz zacząć zapraszać do rzeczywistości. Jest większa szansa na realizację. Wibracja 8, czy liczba 8, reprezentuje nam też nieskończoność. No jest to liczba podświadomości. Oczywiście mamy również w tle Saturna. Saturn jest dość surowym nauczycielem w całym zodiaku. On trzyma nas w takich ramach, ale też wymaga, abyśmy przyjmowali lekcje życiowe i wyciągali wnioski z tych życiowych lekcji. Więc jak najbardziej on tutaj pilnuje tego. Dla nas ważne jest, aby korzystać z tego duchowego potencjału. Powiedziałam, że Syriusz jest taką bardzo jasną gwiazdą. Mówi się, że on jest słońcem za słońcem albo słońcem przed słońcem, czyli takie duchowe słońce. Tak, kiedy o naszym słońcu mówimy, że jest takim fizycznym słońcem, o tyle o Syriuszu będziemy mówić, że jest duchowym słońcem. Właśnie takim słońcem, które sprowadza te duchowe wibracje na Ziemię. Już w starożytności wierzono, że energia Syriusza niesie ze sobą taką zaawansowaną mądrość. I wszystkie duchowe szkoły mówiły o tym, że Syriusz jest takim duchowym słońcem, który wpływa również na nasz świat duchowy. Czyli można powiedzieć, że jest światłem. No i warto tego nie negować. Co jeszcze przyświeca nam w energii liczby 8? Manifestacja intencji. Dlaczego? Dlatego przemyśl to, o co chcesz poprosić wszechświat, bo to jest czas na to, aby przemyśleć to i wygenerować zamiar, intencje do pola w kierunku manifestacji. Ósemka ma też w sobie energię inicjacji, czyli wspiera wysiłki, te, które czynione są i manifestują się one w świecie materialnym. Ósemka również sprawia, że nasze myśli i słowa, można powiedzieć z prędkością światła, docierają do wszechświata, czyli rezonują z polem, aby stać się za chwilę rzeczywistością. Dlatego często mówi się o tym, że ósemka wzmacnia wszystko, na czym się skupia. Co to oznacza dla nas? To oznacza, aby bardzo uważnie wybierać myśli i słowa, bo wszystko to, co teraz zasiewasz, to wszystko do ciebie wróci w postaci efektów w działaniu. 88 jest również wibracją mistrzowską. Ja kilka słów powiem na temat tego mistrzostwa, pokażę to w różnych aspektach, bo czasami wydaje nam się, że wow, te wibracje mistrzowskie, no to takie super i w ogóle jak już się taka data pojawi, to jest świetnie. I często osoby mówią, że widzą 11, 12, 33, 44 i aż 88 i 99. Ale tak naprawdę nie bardzo wiedzą, co z tego wynika. I moi nauczyciele pokazali to kiedyś bardzo głęboko i ja chciałam to również pokazać Tobie dziś. 88 jest wibracją mistrzowską, ponieważ niesie władzę duchową w obszarze kreowania rzeczywistości, czyli świata materialnego. Jest to bardzo mocna wibracja. To jest kreacja rzeczywistości z serca. Czyli 88 sprawdza się wówczas, kiedy kreujesz z serca. Tak? Wtedy masz efekt, który jest efektem serca.
88 wyraża też ogromną sprawiedliwość. Przed tą wibracją nic się nie schowa. Nie jesteśmy w stanie jej okłamać. Dlatego 88 to sprawiedliwość karmy. 88 to żniwa naszych myśli i czynów. To są bardzo mocne słowa, ponieważ 88 to jest karmiczna zapłata. Więc tak wygląda mistrzostwo tej liczby. To jest wielki, sprawiedliwy, to jest potężna energia. Ja myślę sobie, że już to wystarczy, żebyśmy po prostu miały w sercu taką potrzebę naprawiania się i życia zgodnie z wibracją serca. To już wystarczy, bo kiedy otwiera się taki portal 88, to on będzie wypłacał. To jest jak wielki księgowy, sprawiedliwy księgowy, który będzie wszystkim wypłacał. Więc zmiany w tej wibracji mogą być różne i mogą bardzo często, bardzo mocno ludzi zaskoczyć. O liczbie 88 pisał autor książki Liczby losu, liczby człowieka. Już w 97 roku Włodzimierz Zylbertal, ja czasami o nim mówię, taki dla mnie bardzo ważny astrolog, pisał, że 88 jest pierwiastkiem ziem rzadkich. I jak wszystkie wibracje mistrzowskie powyżej liczby 44. Co to oznacza? Dlaczego on tak nazwał wibracje 88? To oznacza, że te liczby mistrzowskie naszym materialnym światem interesują się sporadycznie albo wcale. Nie ma już w nich takiego prostego postrzegania materii, w jakim my postrzegamy sposób materię. My postrzegamy materię w sposób bardzo ziemski, poprzez pryzmat finansów, ziemi, domu, mieć. A wibracja mistrzowska 88 nie postrzega materii w sposób ziemski, materialny. My nie mamy jeszcze jakby oprogramowania do tego, jak ta wibracja postrzega w sposób duchowy materię. Tak jakbyśmy nie dorastali z naszym oprogramowaniem do czucia tych liczb, bo to są liczby, które odbijają duchowość. Dlatego pomyślałam, że ja o tym powiem, bo wiele lat temu dla mnie te słowa były bardzo ważne i były ogromnym zaskoczeniem. To jest mnóstwo lat temu, to jest książka z roku 97. No, to jest mnóstwo lat temu. To pokazuje taką arcyważną rzecz, o której mówił Zylbertal, że wibracje mistrzowskie powyżej 44 zaglądają do naszego świata czasami, oświecając intuicyjnych numerologów, astrologów, ale za chwilę znikają. To są iluminacje, to są przebłyski, to są wglądy. One pojawiają się na chwilę i za chwilę znikają. Dlaczego tak się dzieje? On użył takiej metafory. Tą metaforą będzie porównanie chemiczne, czyli będziemy mieć tutaj próbkę chemiczną, bo wtedy łatwiej to zrozumieć. Pierwiastki o zbyt rozbudowanej strukturze wewnętrznej w warunkach naturalnych są nietrwałe. Dlatego mówimy, że to są pierwiastki ziem rzadkich. W laboratorium dają się syntetyzować, natomiast wydobyte z akcelelatora rozpadają się natychmiast. A procesowi rozpadu towarzyszy uwolnienie znacznej ilości energii. I to jest klucz do wibracji mistrzowskich powyżej 44. Czyli tak samo jest z wibracjami wyższymi. Czasami syntetyzują, czasami my je syntetyzujemy w chwilach wysokiego napięcia psychicznego, maksymalnego napięcia psychiki, tak jak w dzisiejszym dniu, gdy właśnie ten akcelerator zasilany jest niewyobrażalnym strumieniem energii kosmicznej, do której przez moment mamy dostęp, na chwilę. To jest jak błysk, po czym
natychmiast doświadczamy rozpadu na prostsze liczby zredukowane. I to jest takie bardzo mądre wytłumaczenie, bardzo prawdziwe wibracji mistrzowskich, tych bardzo wysokich. Energia, jaka się podczas tej redukcji wyzwala, jest ogromna. Ta energia jest ogromna, dlatego należy być bardzo uważnymi, ponieważ często zdarza się, że ta energia przefasonowuje całe nasze życie, aż do fundamentów. I wtedy skutki są bardzo głębokie. Dlatego wibracje mistrzowskie należy oswajać, jak pisał, na długo przed tym, zanim one zadziałają w naszym życiu. Wtedy ten wybuch jest oczyszczeniem i wyzwoleniem, a nie destrukcją. Dotyczy to osób, u których uaktywni się potencjał liczby, które niosą, bo zbyt często właścicielowi wibracji mistrzowskich wystarczy sam fakt, że on je ma i mówi o nich, a nigdy nie pracuje nad rozwojem prawdziwym owych wibracji. I to jest bardzo głębokie spojrzenie na wibrację 88. I postanowiłam w tym dzisiejszym wyjątkowym dniu podzielić się tym, bo to jest bardzo cenna wiedza dla tych osób, które oczywiście są zainteresowane tą wiedzą, ale też pokazuje, w jaki sposób ogromna energia tej wibracji zagląda do naszego życia. Bo często tak jest, że za kilka dni, za kilka tygodni większość ludzi już zapomni o tym i nie będzie czuła tych energii. Dlatego warto mieć tą świadomość i korzystać z tego rozbłysku, z tego wglądu, który może nam się wyjątkowo przydarzyć. I to będzie wielki prezent od Wszechświata. Więc to jest takie głębokie spojrzenie na wibrację 88. Ósemka jest podwojona, tak? A już sama ósemka dotyczy prawdziwego zrozumienia materii. A my ją mamy dodatkowo podwojoną. Więc tu chodzi o symbol wymiany, o zrozumienie materii i pieniędzy jako symbolu wymiany energii między istnieniami. I uczymy się poprzez dyscyplinę i pracę uszlachetniać jakby wartości materialne do iluminacji mocy duchowej. Więc te wibracje, mimo że wydają się na naszym poziomie mocno materialne, pokazują, jak materia może służyć duchowości, kiedy przechodzi na wyższą wibrację. Dlatego droga ósemki czy wibracja tej liczby 8 to jest ogromne wyzwanie dla osób, które na przykład mają w sobie tą wibrację. To jest ogromne wyzwanie, bo to jest liczba mocna, to jest liczba materii, to jest liczba autorytetu, siły woli, pieniądza i sukcesu materialnego. Ale tylko pod warunkiem, kiedy właściciel potrafi zarządzać tą wartością, czyli łączy ją z duchowością. Bo inaczej bardzo często ósemki prowadzą do problemów finansowych, do nadmiernego ryzyka, jakiś utrat. Dlatego dla właścicieli wibracji 8 w jakiejkolwiek postaci jest to ważna wskazówka, aby pracować nad sobą. Właśnie po to, żeby siebie dostosować do tej wysokiej wibracji liczby. Jak zachowują się ósemki, kiedy wibrują niezbyt pozytywnie, tak? Czyli kiedy wibrują negatywnie. Bardzo często są to osoby, które gonią za pieniędzmi, które są twarde, zimne, takie okrutne, można powiedzieć takie wykalkulowane. To są takie osoby bezkompromisowe. Często one mogą tyranizować otoczenie albo wymagają posłuszeństwa od innych. Raczej wprowadzają destrukcję, mają taki element zazdrości w sobie, nietolerancji. Więc jeżeli odnajdujemy takie elementy w sobie, a w tej energii ósemki
będzie nam to wychodziło do uzdrowienia, to warto tą pracę zrobić, tak? Żeby przetransformować w sobie tą wibrację ósemkową. Bo to nam pomoże, to jest duże wyzwanie, to nam pomoże odnaleźć swoją tożsamość. My wtedy uczymy się otwierać na ludzi, respektować innych ludzi i traktować życie z jego podstawowymi wartościami. Czyli wibracje ósemki są mocne, bo tutaj mamy moc realizacji. Czyli mogłabym powiedzieć, gdybym była spytana o to, jak realizować wartość ósemki, to bym powiedziała, że trzeba z taką odwagą wziąć życie w swoje ręce. Z odwagą, z determinacją, rozwijać swoje umiejętności, podejmować decyzje, reagować w sytuacjach, nie bać się. Czyli być aktywną, tak? Sięgać po sukces, działać. Tutaj w wibracji ósemki nie ma mowy o tym, żeby się zastanawiać, żeby tkwić w jakimś marazmie. To nie jest wibracja ósemki. To jest niewykorzystana wibracja. Więc takim słowem, takim zdaniem, kluczem będzie: biorę życie w swoje ręce i je realizuję. Działam. I nie boję się. Tak, bo czasami ludzie nie działają, bo się po prostu boją. Czyli pozytywnie będzie się przekuwała nam ta ósemka na ekspansję i na sukces, na awans. I oczywiście, że za tym pójdą pieniądze i będzie odzwierciedlenie w materii. Natomiast w negacji będzie brak działania, rozczarowanie, problemy finansowe. Więc trzeba brać pod uwagę, że to jest wibracja ogromnej sprawiedliwości. A my często, jak ja pracuję z osobami, które miały w swoim programie jakieś utraty, jakieś historie finansowe trudne, to widać było, że niosą również lojalność do swojego rodu, czyli do tyłu historię, rodzice, dziadkowie. I teraz zobaczcie, jak ta ósemka jest mocna. Ona wyciąga nawet przekręty i takie niefajne historie, jakieś oszustwa, jakieś niesprawiedliwości z dawnych pokoleń. Więc trzeba to rozpoznać, to trzeba przetransformować. Dlatego mówiłam, że to jest taka wibracja wielkiego sprawiedliwego. Tak, ma tutaj archetyp sprawiedliwości, wibracja 8-8. No cóż, po prostu trzeba się temu przyjrzeć i skorzystać z tych informacji. Wejść w ten nów z nowymi zamiarami, z nową intencją. I przypomnę już tutaj klasyczne słowa, które każdego nowiu mówimy, które każdego nowiu szepczemy. Mówimy o moim zamiarze, o mojej intencji i przypomnę te cztery zdania. Moim zamiarem jest, moją intencją jest, mam zamiar, zamierzam zrobić. Czyli tak zaczynamy, a dalej dopiszesz to, co jest dla Ciebie właściwe. Pamiętając o tym, że czas początku i odnowienia sił życiowych to jest właśnie czas nowiu i to jest właściwy czas na podejmowanie decyzji. Czasami ja mówię, że to jest fundament, bo my na nowiu budujemy i znajomość księżycowych rytmów pozwala Ci wpisać się w taki szerszy plan kosmosu i natury. I nawet jak niektórzy mówią, że to nie działa, no to musi to działać, ponieważ to jest natura, to jest mądrość natury. Wiedza księżycowa należy do obszaru mądrości natury. Więc nie jest to kwestia wiary, tylko po prostu tak jest. A teraz obejrzymy sobie ważne zadania na nów. To będzie troszeczkę takie przypomnienie z ubiegłego miesiąca, dlatego w ogromnym skrócie. Na nowiu sprzątamy w domu, w głowie i w sercu. Przyświeca nam uważność, czyli bądź uważna i skupiaj uwagę na tym, co robisz. Przyświeca nam świadomość, czyli rób świadomie wszystko. Przyświeca nam obecność, czyli bądź obecna w każdym momencie, w każdej czynności.
przyświeca nam zwolnienie, czyli wycisz się, uspokój, troszkę zwolnij rytm, nie spiesz się. Przyświeca nam obserwacja, czyli obserwuj siebie, swoje działania, myśli i słowa. I przyświeca nam porządkowanie przestrzeni, czyli porządkujemy przestrzeń, sprzątamy, tak jak powiedziałam, w głowie, w sercu, w mieszkaniu. Ale przygotowałam jeszcze kilka rzeczy, którymi chcę się podzielić z Wami dziś. Medytacja. Jaką medytację warto zaprosić dziś i na najbliższe dni? Czyli możemy powiedzieć na sierpień. Medytacje ósemki. Ósemkę medytujemy w równowadze, czyli słowem kluczem będzie równowaga. Równowaga między duchowością i materią. I tutaj oczywiście zadam zaraz Tobie pytania. Którą część zaniedbujesz? A o którą dbasz bardziej? Czy bardziej dbasz o materię, czy bardziej dbasz o świat ducha? Czy masz te dwa światy w równowadze? Bo to jest tematem medytacji. Powinnyśmy oczywiście mieć w równowadze, tak, świat materii i świat ducha. Bo kiedy mamy nadmiar wibracji 8, to idziemy w kierunku materializmu, twardej władzy, wykorzystywania ludzi, niewolnictwa i terroryzmu. To jest to, co obserwujemy w świecie. Ja to nazywam taką nienażartą ósemką. Bardzo mocno obserwujemy to w świecie polityków i w świecie władzy. Tam dokładnie widać, jak wibracja 8 nie powinna być przez ludzi asymilowana, tak? Jacy nie powinniśmy być. Nadmiar ambicji, autorytaryzm, egoizm i totalitaryzm. To jest właśnie niefajna odsłona miernoty, którą staje się źle wykorzystywana energia ósemki. Nas to oczywiście nie dotyczy. U nas bardziej wygląda to tak, że my czasami zaniedbujemy materię, a bardziej idziemy w kierunku ducha. Dlatego wybrałam tą medytację równowagi, żeby zwrócić Tobie uwagę na to, żebyś obejrzała, czy masz te dwa obszary w równowadze, bo wtedy będzie idealny złoty środek. 50% rozwoju duchowego i 50% pracy w materii. Czyli medytacja na dzisiejszy dzień i na sierpień, ale także praca z energią kryształu w kierunku aktywacji przestrzeni jasnoczucia, jasnowidzenia. W sierpniu możemy sobie pozwolić, aby ten obszar zacząć uaktywniać. Do tej pracy możemy wybrać każdy kamień właściwie, który jest Ci bliski. Ja powiem Tobie, z jakimi ja pracuję. Ja pracuję w aktywacji trzeciego oka przy wglądach z diamentem Herkimera, bardzo często z ametystem. Tak, ametyst dodatkowo oczyszcza myślenie, więc ja go też bardzo polecam, bo to jest taki kamień, który położony w obszarze trzeciego oka czy pośrodku czoła resetuje bardzo często i oczyszcza nasze myśli. Zwyczajnie odpoczywamy, zwłaszcza kiedy dużo pracujemy aktywnie, umysłowo, mentalnie, to jest genialny kamień. Więc myślę sobie, że w tym sierpniu jak najbardziej, jeśli mówimy o obszarze aktywacji widzenia wewnętrznego. Co do oczyszczania. Do oczyszczania polecam, dziś można już, jeżeli masz w domu białą szałwię i Palo Santo. Ja sobie z boczku przygotowałam, żeby pokazać Tobie. Oczyszczamy białą szałwią, to jest biała szałwia i możemy również do oczyszczania przestrzeni, pięknie pachnie, wziąć żywicze drzewo, to jest Palo Santo, piękny zapach i bardzo fajnie oczyszcza energię. Jak robimy?
podpalamy końcóweczkę tego drewienka, a później takim szybkim ruchem ręki gasimy płomień i tlącym się żarem oczyszczamy przestrzeń w lewą stronę. Więc do oczyszczania naszego mieszkania, jeśli nie masz, weź kadzidełko oczyszczające, twoja intencja zrobi to tak samo. Co dalej? W przestrzeni aktywacji serca będzie to słowo, które dotyczy wybaczania. Czyli popracuj dziś z wybaczaniem. Napisz sobie, co masz do wybaczenia, komu jeszcze nie wybaczyłaś i popracuj, bo to jest ważne słowo do serca. Jesteśmy w symbolice lwa, a symbolika lwa to jest serce. Dlatego ciężko jest pójść dalej, jeśli nie mamy obszaru wybaczania przepracowanego, tak? Powiem tak językiem technicznym. Natomiast chodzi o wybaczenie. Więc zobacz, jak to u Ciebie wygląda. Kolejny temat to jest odpuszczanie, odpuszczenie. I o tym mówię zawsze, ale nie zawsze o tym pamiętamy. 10 lipca mówiłam w obszarze odpuszczania o tym, że mamy odpuszczać ważność. Czyli powodować, że coś nie jest tak bardzo ważne. Nie fiksuje się na tym, że coś jest bardzo ważne. Dziś powiem o innej przestrzeni. Mamy, doskonaląc się w przestrzeni serca, przyjrzeć się miłości i akceptacji. Czyli nasze odpuszczanie będzie dotyczyło dwóch rzeczy, dwóch ważnych rzeczy. Pierwsza to niezgoda na wszystko wokół i pretensje do wszystkiego i do wszystkich versus akceptacja. Czyli kiedy odpuszczam pewne rzeczy, zaczynam akceptować. Żebym mogła akceptować, to muszę wyjść z niezgody na to wszystko, co jest wokół. Druga część to jest rozczarowanie. Wybrałam te dwa słowa, te dwa obszary do pracy, ponieważ akceptacja i brak akceptacji często idzie w parze z rozczarowaniem. Choć rozczarowanie jest słowem, które dotyczy obszaru głowy. Jak to teraz połączyć? Pierwsze, akceptacja. Miejmy totalną akceptację obecnej sytuacji, czyli pomaga mi, gdy akceptuję to, co jest. Bo to jest, po prostu jest i ja nie dyskutuję z obecną rzeczywistością, nie tracę energii, nie dyskutuję się z faktami, więc akceptuję to, co jest. To nie znaczy, że ja się zgadzam z tym i że nic nie będę robiła. Po prostu akceptacja powoduje, że nie walczę z czymś i nie tracę energii. Pierwsze słowo akceptacja. Drugie słowo to jest brak oczekiwań. To jest ścieżka uzdrowienia głowy. Bo bardzo często jak pracowałam z paniami, one mówiły: rozczarowała mnie miłość. No więc o czym mówiły? Rozczarowała mnie miłość, a miłość jest z serca. Słowo rozczarować jest z głowy, czyli dotyczy to problemu głowy, bo ona myślała, tak? Rozczarowało ją to, o czym ona myślała. Serce nie doświadcza rozczarowań, tylko głowa. Więc kluczem, aby nie być w życiu rozczarowaną, jest brak oczekiwań. To jest genialne. Nie oczekuj niczego. Totalnie niczego. Poczuj teraz tak, jakbyś nie miała żadnych oczekiwań. Nic. Nigdy się nie rozczarujesz. Dlatego w sierpniu właśnie wybrałam te dwa słowa do pracy. Totalna akceptacja i brak oczekiwań. I teraz dwa słowa, jak się rozprawić z tymi oczekiwaniami. Pozwól dziś poczuć sobie wszystkie rozczarowania z przeszłości. Poczuj ten ból, zaopiekuj się nim, przytul go i poczuj wdzięczność za to doświadczenie. Możesz wcześniej wypisać sobie to wszystko, co Cię w życiu rozczarowało. Zrób taką długą listę, taką bardzo, bardzo długą listę. Im dłuższa, tym lepiej, bo to wszystko będziesz mogła dzisiaj pobłogosławić i zostawić.
Od teraz i na przyszłość nie przywiązuj się do wyniku i nie staraj się tak bardzo. Nie oczekuj zbytnio. Nie miej nierealnych oczekiwań. Nie twórz scenariuszy iluzji. Nie rób tego. Bo później oskarżasz serce, mówisz, że to serce się rozczarowało, a to nie jest prawda. Rozczarowała się twoja głowa. Więc przesłanie jest takie. Brak oczekiwań eliminuje rozczarowanie. I to jest praca na nas, dla nas na sierpień. W przyszłym miesiącu sprawdzimy, co jest inaczej. Akceptacja powoduje, że nie mam oczekiwań. I właśnie NUF nam pomaga w tym. Życie w harmonii z Księżycem jest wielkim rodzajem dyscypliny, która wprowadza też systematyczność w naszym życiu. Bo proszę zauważyć, że ja co miesiąc mniej więcej powtarzam, nawet jeśli nie to samo, to jest jakaś systematyczność w tym, tak? Co miesiąc możemy wprowadzić reset. Każdego miesiąca na nowiu możemy zacząć nowy 28-dniowy cykl. Więc to jest naprawdę genialne. No i to natura wymyśliła. Ja tylko z tego korzystam i zachęcam Ciebie również do korzystania z tego. Bo mądrość Księżyca to jest mądrość serca. Dlatego co będziemy jeszcze dzisiaj robiły? Podczas nowiu zasiej ziarna swoich projektów. Nów mniej więcej trwa 3 dni. Najmocniejszy jest zazwyczaj pierwszy dzień, czyli masz jeszcze takie 3 dni, w których Nów oddziaływuje. Słowa kluczowe do nowiu to nowy początek, potencjał, intencja, zamiar, plan, projekt, pomysł. Zobacz, jakie masz przemyślenia. Zastanów się, co dalej. Zobacz, jaką decyzję chcesz podjąć, w jakim kierunku chcesz pójść. Unikaj dziś przemęczenia i ryzyka. Czasami jesteśmy zmęczone na nowiu, bo nów jest takim momentem, który też zaostrza pewne rzeczy i zmęczenie wychodzi. Natomiast kiedy mamy tego świadomość, to nie wchodzimy w bezradność, tylko po prostu robimy swoje. Dobrze. Co dalej? Co ja jeszcze przygotowałam? Już wiem. Powiem to teraz, bo później mogłaby mi uciec. Podczas nowiu i podczas teraz tych dni w sierpniu, kiedy mamy obszar lwa cały czas i jesteśmy w tej przestrzeni, w tej energii serca, warto korzystać również z ziół albo z apteczki homeopatycznej. I takim ziołem, które jest przypisane lwu i jakby dominuje swoją energią w miesiącu sierpniu, to jest dziurawiec, więc to jest słoneczne zioło, lwa zioło i możemy zaprzyjaźnić się. Natomiast jeśli chodzi o obszar homeopatii, to pomyślałam sobie, że kiedy mówimy o lwie i kiedy mówimy o tym, z czym lew zmaga się, to ja bym zaproponowała, abyśmy zaprzyjaźniły się z lekiem homeopatycznym, który należy do mlek. Konkretnie mówię o lak leoninum. Lak leoninum, czyli mleko lwa. Ja bardzo często pozytywnie mówię i bardzo lubię leki homeopatyczne, które są mlekami. I ponieważ jesteśmy teraz w obszarze lwa, jego mocy i też jego skłonności i tych negatywnych takich cech albo tych emocji negatywnych, którym lew podlega, to jeśli będziemy czuły taką potrzebę zastosowania leku homeopatycznego, to niech to będzie lak leoninum. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że to jest lek, który w swoim obrazie ma gniew.
Więc jeżeli osoba doświadcza gniewu i to jest gniew, który prowadzi do wściekłości, gniew, który prowadzi do wrażliwości, do drażliwości, to dobrze może czy takiemu dziecku, czy osobie dorosłej właśnie zrobić ten lek oparty na mlekach. Lew doświadcza takiego gniewu z powodu urażonej dumy. To jest taki gniew, którego doświadcza z powodu znieważenia. I wówczas jego zachowanie może być agresywne. I przeszukując dzisiaj tą przestrzeń leków homeopatycznych, pomyślałam sobie, że właśnie ten paniom zaprezentuję. Więc tam, gdzie jest temat dużych kotów, tam, gdzie jest temat agresji, tam, gdzie jest temat gniewu, drażliwości, takiego przeczulenia na swoim punkcie, możemy zastosować lak leoninum. Tym bardziej, że to jest z rodziny kotowatych, więc mamy też tutaj symbolikę i relacji z mamą, a wszystkie mleka mają bardzo mocno wpisaną relację z mamą, bo to są mleka ssaków, tak? A my ssaki jesteśmy bardzo wrażliwe na wszystkie historie związane z rozłąką, z porzuceniem. Więc ja widzę, że to są leki, które dość dobrze wpływają na poprawienie relacji. I teraz, kiedy mamy do czynienia z takimi zadawnionymi historiami, tak, które są jakby wpisane troszeczkę w nasz genotyp, to wtedy potencja 1M lub 10M, albo może być to potencja 200 CH. Przypomnę, lak leoninum, czyli mleko lwa. Również dla tych wszystkich osób, które mają problem z autorytetem i z tego powodu doświadczają złości, frustracji czy gniewu. Czyli tak wygląda nasza apteczka na sierpień. A teraz mamy jeszcze chwilę czasu, to powiem, dlaczego ten dzisiejszy temat, świadomość siebie jako sens życia, dlaczego jest istotny i dlaczego też ja tak uważam. Uważam tak dlatego, że czas nowej świadomości to jest czas, gdy odchodzi stary materialistyczny paradygmat. On robi miejsce dla nowej duchowości, która jest wolna od kajdan przekonań, a oparta jest na świadomości, że w każdym z nas istnieje i zawsze tam był element boskości, czyli taki czynnik stwórczy, który stawia mnie człowieka i ciebie człowieka w roli stwórcy wszystkiego. Ten czas zmiany, który teraz przechodzimy i który ja czasami nazywam takim czasem nigredo, bo kojarzy nam się troszkę z takim czasem ciemności, pozornego chaosu, jest elementem przejścia. To jest taki moment, kiedy burzy się stary porządek świata, zanim wyłoni się ten nowy porządek. Wstrząsy od zawsze służyły wyjściu z letargu i ze snu. Od zawsze nam służyły, abyśmy obudziły się, przebudziły się do uważności i do włączenia myślenia i do włączenia energii serca, bo to służy przebudzeniu. Więc dla mnie świadomość jest sensem życia, bo jest to czas głębokiej zmiany nas samych w naszej świadomości, czyli w świadomości siebie. Więc świadomość jest sensem życia. Zaraz powiem, dlaczego jeszcze. Oczywiście to jest mój punkt widzenia, ale też ja tak czuję. Świadomość jest uzdrowieniem. Jest sensem naszego życia, ponieważ jest uzdrowieniem siebie. I to jest drugie ważne słowo. To jest uzdrowienie na najgłębszym poziomie. A uzdrowienie na najgłębszym poziomie zakłada zmianę również na poziomie komórki, czyli na poziomie komórki macierzystej naszego organizmu. A więc mówimy
o zmianie naszej matrycy. A matryca, to jak wiemy już, to jest nasza doskonała komórka macierzysta. I teraz, kiedy chorujemy, ciało daje nam do zrozumienia, jak bardzo oddaliłyśmy się od boskiego wzorca światła w nas. Czyli jak bardzo trudnymi emocjami przygasiłyśmy to światełko o wysokich wibracjach. Światło zanika, a gdy nie korzystamy z intuicji, idziemy w życiu na niechciane kompromisy, żyjemy w zgodzie z wyrachowanym umysłem, to żyjemy wbrew sercu i miłości. Żyjemy wbrew świadomości siebie. I wówczas nasze ciało nam to pokazuje. Nasze ciało nam pokazuje świadomość siebie. Czyli ciało jest świadome. I kiedy jesteśmy zdrowe, to pokazuje to nasz poziom świadomości. Kiedy mamy problem ze zdrowiem, to również pokazuje to nasz poziom świadomości. I teraz, co leży u podstaw tego, co ja uczę, czego ja uczę? U podstaw leży uzdrawianie świadomością. Tak, bo kiedy ja uczę psychobiologii, to ja tobie to pokazuję, że świadomość siebie uzdrawia i świadomość siebie jest wszystkim. Tylko my musimy zatoczyć takie ogromne koło w życiu, żeby dojść do tego, żeby poczuć to, że tak faktycznie jest. To oczywiście nie wszystko, bo świadomość siebie to jest powrót do źródła, powrót do siebie. I dla mnie dziś to jest taki najważniejszy element, to jest taka największa wartość, że świadomość siebie pomaga mi powrócić do źródła, do siebie, tam, gdzie wszyscy wrócimy. I to się już zaczęło. Dzisiejszy obecny świat bardzo mocno pokazuje, ile ludzi wraca do źródła. Ludzie wracają różnymi drogami. I żyjemy w tym obszarze, w tym świecie. Jest nam dane to oglądać. Tak? I teraz bez świadomości ten powrót jest inny, może trudniejszy. Dla mnie tą taką drogą najwłaściwszą jest droga świadomości. Więc wrócić do siebie to ten nów w lwie, który jest jakby prezentem, bo nam pomaga odkryć skarb, czyli odzyskać siłę i wewnętrzną moc do życia, do działania. Bo powrócić do siebie oznacza odzyskać świadomość siebie. Tak? Zanim wrócimy do źródła, to musimy wrócić do siebie, do świadomości siebie, do świadomości tego, kim ja jestem. Kim ja jestem i czego ja chcę w moim życiu. Czy ja jestem pewna moich celów, wyborów? Jaki ja kierunek wybieram w życiu? To wszystko jest świadomość nasza, świadomość siebie. Więc to stoi na drodze powrotu do źródła. Ale najpierw musimy powrócić do siebie. A żeby powrócić do siebie, musimy odzyskać świadomość siebie. To jest niesamowite. Oczywiście są skutki uboczne tego, tak? Bo skutkiem ubocznym odzyskania mocy i energii jest uśmiech, tak? Jest radość, jest szczęście, jest poczucie własnej wartości. Jest cierpliwość, jest większy spokój, jest akceptacja i oczywiście, że to jest lepsze zdrowie i lepsze finanse, bo świadomość tego, kim ja jestem, zmienia wszystko wokół. Zmienia moją wewnętrzną wibrację, ale moja wewnętrzna wibracja zmienia wokół mnie przestrzeń. To już nie jest ta sama przestrzeń, która była ileś lat temu. Więc warto. I teraz, co nam służy w tym powrocie do siebie, tak? Bo można by zadać w tym miejscu pytanie, no dobrze, to jak ja mam to zrobić, tak? Chcę i teraz jak ja mam to zrobić? Żeby wejść na tą drogę powrotu do siebie, nie zrobimy tego leżąc, tak? Więc musimy włączyć działanie. Żeby włączyć działanie, muszę aktywować moc swoją. Czyli aktywacja mocy. To jest przywrócenie siły i mocy. I tu jest od razu pytanie,
do ciebie. Czy ty czujesz, że brakuje ci na przykład mocy? Czy masz takie poczucie, że ci brakuje siły? Bo jeśli tak jest, to wyślij dziś intencję. Bo wzięłam pod uwagę to, że czasami na początku są osoby, które mówią, że nie mają siły zacząć, tak, że nie mają mocy, że po prostu chciałyby, ale są wyhamowane. Myślę sobie, że też wyhamowane są dlatego, że wiele lat hamowały swoje działania i drogę serca, a to bardzo osłabia. Więc żeby wrócić na drogę serca i aktywować moc, na początek wyślij intencję i poproś pole. Poproś pole, dzisiaj to będzie dobry dzień. Moją intencją jest, aby cała moc wróciła do mnie. Moją intencją jest, aby wszystkie cząstki mojej energii rozproszone po świecie wróciły do mnie. To będzie oznaczało, że cząstki Twojej energii będą powracały z różnych miejsc, z relacji, sytuacji, w których utknęły, a w których Ty już nie jesteś. Ale cząstki Twojego światła tam zostały. Zapomniałaś je zabrać. Cóż za niedopatrzenie. Natomiast można to zrobić dziś. Dziś to robisz, dziś pozwalasz, aby cząstki Twojej energii wróciły z tych relacji, w których już nie jesteś, z tych miejsc i z tych sytuacji. Bo nie wszystkie oczywiście wiemy, że kiedy w życiu wchodzimy w relacje, w jakieś sytuacje, to w tych miejscach zostawiamy cząstki naszego światła. No, a to ma być w Tobie. Masz tym emanować pięknie, natomiast one mają do Ciebie wrócić. Więc aktywację mocy od tego zaczynamy. Co jeszcze będzie Ciebie wspierało w aktywacji mocy? Oddech. To jest najszybsza i najskuteczniejsza metoda, to świadomy oddech. Dlatego, jeśli ktoś zabrania dostępu do świeżego powietrza i do oddechu, ma świadomość, że z oddechu czerpiemy moc. Więc aktywacja mocy odbywa się poprzez świadomy oddech. Obserwujemy oddech, tak? Przez cały dzień. Normalny, spokojny oddech. Normalnie, spokojnie oddycham. Spokojnie, dlatego że oddech zostaje zaburzony, kiedy wkrada się lęk. Bo kiedy pojawia się lęk, człowiek czuje się zagrożony i wówczas jego oddech zmienia się. Większość osób, z wyjątkiem wakacji teraz, bo na chwilę zapomniały, przez ostatni rok oddycha emocją lęku, smutku, niepokoju. Więc zmieniamy to i kiedy chcesz aktywować swoją moc, przepraszam za słowo musisz, ale musisz przekierować uwagę na oddech. Czyli włączasz uważność i oddychasz z miłością, z radością, z wdzięcznością. Ja już o tym kiedyś mówiłam, teraz to przypominam. Czyli oddychasz miłością. Z każdym oddechem czujesz, jak do Twoich oskrzeli i do płuc wpływa radość, miłość, wdzięczność. Żeby to ułatwić, kiedy robisz oddech, kiedy wdychasz powietrze, wyobrażaj sobie, że ono ma kolor. Sama ustal, czy to będzie różowa barwa, czy szmaragdowa. Ja oczywiście podaję swoje ukochane kolory, więc troszeczkę tutaj podpowiadam, ale Ty możesz mieć swoją osobistą barwę, bo ona będzie z Tobą zsynchronizowana. Czyli z każdym oddechem wnika do mojej komórki szmaragdowa miłość, różowa radość, tak, albo fioletowa duchowość. Co sobie wymyślisz, tylko rób to. Poczuj, jak Twoje komórki i tkanki oddychają czystą, wysoką wibracją światła. Kiedy robisz wdech, poczuj radość, miłość, uśmiechnij się. Nawet jeżeli na początku przez łzy, to za 10. razem będzie to już prawdziwy uśmiech. Czyli niech oddech stanie się takim Twoim aniołem stróżem, bo to bardzo wspiera moc. Tak?
bardzo opiekuje się nami. I oczywiście czasami mamy też nasze ukochane anioły gdzieś wokół i ty masz również swojego, więc może on cię dodatkowo wspierać. Dlatego przy tej aktywacji mocy zwróciłam uwagę i pokazałam tobie, jak to zrobić, czyli przekierowujemy uwagę na oddech i świadomie oddychamy. To jest ważna, istotna rzecz w odzyskaniu mocy. Kiedy już masz przekierowaną uwagę na oddech, to musisz się przebudzić do działania. To przebudzenie do działania jest ważne. Tak, czyli zacznij działać, zacznij coś robić. Nie układaj planów zbyt dalekosiężnych, bo zmęczysz się, zanim zrobisz pierwszy krok. Zrób drobną rzecz. Zrób dziś jakieś drobne rzeczy. Idź na spacer, przynieś z łąki jakieś zioła, tak? Jakieś zielone rośliny, wstaw do wazonu, zrób taki fajny nowy początek. Czasami wystarczy pójść na trawnik przed domem. I to będzie taki pierwszy krok, będziesz miała intencję do działania. I te rośliny zielone będą ci przypominały o nowiu, o czasie przebudzenia. Będą ci przypominały o tym, że zrobiłaś pierwszy krok. To jest bardzo ważne, co ja mówię, zrób to, bo czasami osoby mówią tylko o czymś, mówią i ja wysłuchuję latami od niektórych o tym, co one by zrobiły, ale nie poruszają się, nie zrobiły ani jednego gestu, ani jednego kroku w drodze do siebie. Więc przebudzenie do działania pokazuje, że zaczynam robić jedną małą, drobną rzecz. A na drugi dzień dojdzie mi druga, kolejna mała, drobna rzecz jako drugi krok. Dlaczego to jest takie ważne? Bo kiedy ja mówię przebudzenie do działania, to ty możesz tego nie poczuć. Ale kiedy ja tobie powiem, że w biologii działanie jest życiem, to już to poczujesz. W biologii działanie oznacza ruch, a ruch oznacza życie. Dlatego jest to przebudzenie do życia. Jeśli ktoś nie działa, nie żyje. Kropka. Nie ma inaczej. Wszystko w naszym wszechświecie zmienia się. Zmienia się i my to obserwujemy. Nic nie będzie tak jak dawniej, dlatego że ten upadek starego świata, który my obserwujemy, to jest wezwanie dla nas do wewnętrznej zmiany. To jest wezwanie do przebudzenia ze snu, do przebudzenia do nowej prawdy. I tą świadomość siebie i to, że my jesteśmy świadomością, my do tego idziemy, my się tego uczymy, my to odkrywamy w sobie. Bo to jest chyba właściwe słowo. My to odkrywamy, kiedy zaczynamy czuć, że tak jest. I to już nie jest tylko wiedzenie na głowę, to nie jest rozumienie tego, to jest takie głębokie odczucie, które jest w sercu. I jeszcze jeden ważny element na koniec, który dotyczy świadomości, to to, że świadomość jest światłem i ciszą. Więc do świadomości siebie idziesz w ciszy. Cisza i światło uzdrawiają ciebie, twoje serce, twoje ciało i są takim kluczem i sekretem. Są taką prawdą, jakkolwiek to nazwiesz. Czyli sens życia i powrotu do siebie jest w ciszy. I tym akcentem pomału będę kończyła to nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam wszystkie panie bardzo serdecznie do pracy wewnętrznej w sierpniu. Jestem bardzo wdzięczna, bo spoglądam i widzę, że prawie 100 osób
jest na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moją intencją jest, aby Tobie to służyło. Moją intencją jest, abyś dziś pięknie wzrastała z tą wiedzą, abyś przytuliła ją do serca i aby ona wspierała Ciebie w Twoim rozwoju. Oczywiście za miesiąc spytam, co jest inaczej, co się zmieniło i jak ta wiedza wprowadziła Ciebie w stan działania. Co zrobiłaś, tak? Co zrobiłaś dla siebie? Jak czujesz? I to będzie ciekawe, tak? Myślę, że to będzie ciekawe, bo wiem też, że Panie się dzielicie tymi informacjami, piszecie do mnie, jak się coś zmienia, jak coś jest inaczej. Ja na koniec dzisiejszego spotkania zapiszę sobie czat, żebym mogła na spokojnie zajrzeć do niego. Przytulam Was bardzo cieplutko. Życzę dzisiaj takiego porządkowania przestrzeni w środku i na zewnątrz. Miotły w dłoń, tak? Zioła do zapalenia, także czarujcie, bo dzisiaj jest na to taki piękny, magiczny dzień i zobaczycie pod koniec dnia, jak wysoko będzie wibrowała Wasza energia. Tak? Zobaczycie, że to, o czym powiedziałam, to się po prostu dzieje, to się wszystko wydarza. Więc bardzo ciepło przytulam, bardzo serdecznie pozdrawiam, tysiące serduszek wysyłam i zapraszam w sierpniu po więcej do Akademii Psychobiologii Zdrowia. Proszę obserwować, będą nowości, będzie się działo. Kłaniam się pięknie, do zobaczenia.